ma jak zacząć dzień od piżamowej wycieczki po mleko, moi drodzy. Bo przecież dzień bez mleka dniem straconym, mleko migdałowe, obwio. Patrzcie, kochani, jaki raj zieleniny. Wszystko, czego dusza zapragnie. Obłowiona, wracam do domu. Filozoficzna rozkmina na dziś to to, że przeszłam się po najwspanialszych, najlepiej na świecie zaopatrzonych vintage storach. Mam nadzieję, że w ogóle jestem ostra. I byłam tak przytłoczona ilością asortymentu i tymi pięknymi rzeczami, też ich dziwnie wielkimi cenami, że aż odechciało mi się robić zakupy. Bo stwierdziłam, że tych rzeczy jest za dużo, że ja lubię moją małą szafę i czasami mam takie momenty, że chce mi się kupować nowe ciuchy, wiadomo, jak każdy z nas. A jednak stwierdziłam, że ja tego nie potrzebuję do szczęścia. To jest super. I idę tutaj. Kolejny odcinek serii typowa Karo, czyli właśnie idę z torbą, z ciuchami. Oczywiście klasycznie nagadałam się do was o tym, jak bardzo mi potrzebuję ciuchów. I weszłam do sklepu i kupiłam trzy rzeczy. Oczywiście są wszystkie vintage i mega fajnie wykonane. Pokażę wam wszystko w domu. W ogóle ta ulica jest naprawdę wyjątkowa, powinnam stać w tę stronę. Słuchajcie, to jest ulica Hyde Ashbury i tutaj jest najbardziej vintage'owo, hippisowsko. Cały czas czuję marihuanę w powietrzu, ale to jest przecudowny dzień, się jest super. Wyszłam w jakąś spokojną alejkę, idę sobie na kawę. Słuchajcie, jakiś dziwny typ mnie zagadał, bo ta ulica jest taka... No, sporo jest tutaj bezdomnych i jest fajny klimat, ale też trzeba uważać, bo są różne dziwne osoby. No, ale teraz jestem w spokojnej okolicy i po prostu nie mogę się nadziwić, jak cudowne tutaj są zabudowania. To jest coś pięknego. Chciałam powiedzieć, że zgodnie z obietnicą, ale nie pamiętam, czy wam obiecywałam to. Słuchajcie, mam dla was mini haul, więc pierwsza rzecz to jest spódnica, którą kupiłam za $15. I to jest spódnica w ogóle z Top Shopu, nowa, bardzo fajna, taka midi z rozporkiem z przodu. Druga rzecz to też jest nowa rzecz z lumpeksu, ludzie po prostu nie noszą rzeczy, to jest sukienka z Zary, która kosztowała $50, a ja ją kupiłam też za jakieś tam 13 i to jest super sukienka, taka powiedziałabym na imprezę, która robi cały look moim zdaniem. I ostatnia rzecz to jest najlepszej jakości sukienka, słuchajcie, marki, której nie znam, ale to jest jakaś fajna, etyczna marka, świetny materiał. To jest sukienka we wspaniałym kroju z dekoltem V, też taka właśnie midi. Także łącznie z podatkiem zapłaciłam za to $56. No i mówię, to są nowe rzeczy z drugiej ręki i to jest dla mnie etyczna moda. Dzień dobry kochani. Nie wiem, kto z was oglądał serial The Full House, czyli była pełna chata z Olsenkami, ale tu jest właśnie dom, w którym tego nie kręcili, tylko który był używany w serialu jako ich niby dom, ale ponoć ja tego nie pamiętam za bardzo, bo może kiedyś tam obejrzałam parę odcinków, z tym, że ponoć przez okno był widok na park, no jak widać parku tutaj nigdzie nie ma. Także taka ciekawostka turystyczna, a teraz idę do parku zjeść lunch, a potem tam, gdzie kręcili film Mrs. Doubtfire. Jestem turbo głodna, a co trzyma mnie przy życiu, to to, że mam lunch i zjem go tam. Wejście do parku to jak prawdziwy, słuchajcie, hike, ale wierzę w to... Boże, jak to głośno. Wierzę w to, że czeka na mnie też jakiś zarąbiście piękny widok. Dalej maszeruję, słuchajcie. Tu mam palmę i już czuję, że odpoczynek się zbliża. Po drugiej stronie moim oczom ukazał się ten widok. Kochani, i chyba go wybiorę. Teraz widzicie w samej rzeczy moją nerwicę na trend, bo jednak wracam. Ten widok jest bardziej imponujący. No to tak, słuchajcie, tu jest zupka, tu jest podcast, tu jest widok i mogę wam powiedzieć jako lokalny przewodnik, że to mamy wzgórze Twin Peaks. Ja mieszkam tam mniej więcej, downtown będzie w tamtą stronę,
i jest pięknie słonecznie i sobie zbieram witaminę D. A tutaj dajcie znać, czy dobrze trafiłam pod dom z filmu Mrs. Doubtfire. Czy wy wierzycie, że ktoś tutaj mieszka? Autentycznie ktoś posiada ten dom? Szok! A tu proszę państwa, tutaj, o, przybliżyłam, mamy słynny Alcatraz. Jeżeli widzieliście poprzedni film, w ogóle tutaj trochę wieje, to wiecie, że byłam na evencie Lacey Phillips. Podziękuję ją wam, muszę sobie o niej poczytać. No, mówiłam wam jak moje wrażenia, bo testuję teraz jej program online i myślę, że zrobię o tym jakiś większy materiał, może w vlogu masa jakoś o tym powiem. W każdym razie słucham sobie non-stop jej też starszych odcinków podcastu, które wam już wielokrotnie polecałam. W ogóle mam zepsute słuchawki, słuchajcie. Jedna z nich tylko działa i cały czas mi się coś przyłącza w moich sprzętach, więc chyba czas kupić AirPodsy. Ten moment nadszedł. No, ja jestem w dzielnicy Marina i idę w kierunku właśnie pięknego oceanu z widokiem na Alcatraz i na Golden Gate'a. Mam nadzieję, że będzie go widać, bo chyba jest całkiem niezła widoczność na mojej drodze. I w ogóle a propos tego, że ci ludzie teraz przeszli, to mi się skojarzyło, że wczoraj jak nagrywałam na ulicy, to jakiś gość wyszedł z baru i jakiś chłopak w ogóle młody i mówi do mnie oh my god, will I be in your vlog? I tak by to strasznie rozbawiło. Powiedziałam yeah! I on tak cool. To taka tam śmieszna historyjka. W każdym razie jeszcze chcę w tym vlogu, dzisiaj jest dopiero wtorek, więc jeszcze do was zdążę pogadać. Nie wiem czemu jakoś tak pomyślałam, że kończy mi się czas i pomyślałam sobie, że jakoś tak trochę mi się zaczyna nudzić to vlogowanie, a przecież to jest dopiero wtorek, więc jeszcze cały tydzień zbierania dla was materiału z San Francisco. Jakbyście chcieli widzieć, to tak wygląda moja droga teraz i tam już widać ocean. Dosłownie doszłam do tej drogi, czy wy to widzicie? A teraz uwaga, 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 uwaga. Idziemy na Alcatraz. Pałac sztuk pięknych. Myślicie, że wszystko w Ameryce jest takie wielkie? Otóż zgadza się. Siemka, słuchajcie, właśnie zrozumiałam, o co chodzi z tym, że tutaj jest dużo bezdomnych. Wysiadłam sobie na Civic Center i idąc do kawiarni 500 metrów widziałam chyba z 30 strasznie podejrzanie wyglądających osób na ulicach. I teraz też nie czułam się zbyt swojo, ale w ogóle ta kawiarnia była przepiękna, co nie? No, w każdym razie teraz chcemy tutaj zobaczyć Muzeum Azji, ratusz i operę oraz katedrę. Wracam do domu. Kochani, ja czekam na Martę, a do piekarnika lecą dwie pizze z grillowanymi warzywami na organicznym biospodzie kukurydzianym. Wow! Zdecydowanie myślę, że warto było czekać. Cześć! Słuchajcie, dzisiaj dopadł mnie totalnie taki nastrój niedzielno-listopadowy, bo się nagadałam, jak to jest cudnie z pogodą. I słuchajcie, od wczoraj jest pochmurno i brzydko. I dzisiaj pogoda naprawdę nie dopisuje. Jak już w końcu się zebrałam, co było bardzo, bardzo późno, to zaczęło padać, wyobraźcie sobie. A słyszałam, że tutaj praktycznie nigdy nie pada. Więc w końcu się zebrałam, bo jesteśmy umówione na piątą. I oczywiście za ciepło się ubrałam, bo jak tylko wyszłam kilka przecznic od domu, to zrobiło się ciepło. W San Francisco jest coś takiego, że pogoda w różnych dzielnicach jest różna. Także idę sobie teraz po przepięknej okolicy, niedaleko Twin Peaks. I tutaj są cudne domy, jak zawsze ludzie się na mnie patrzą, pozdrawiam. Idę kupić kawę do Whole Foods i potem idziemy na wegańskie sushi, także jestem podjarana. Mały kurs życia w San Francisco, właśnie weszłam tutaj pod największą górę świata. I teraz będę schodzić pod największą górę świata, znaczy z największej góry świata. Jestem w raju, słuchajcie, jestem w Whole Foods. Bye.
kochani, opuściłam to niebo i postanowiłam, że w którymś vlogu, może w vlogmasie, zabiorę was na zakupy do Whole Foods, pokażę wam, jakie są produkty i to będzie cały jeden vlogmas. Pewnie połowa osób mnie znienawidzi, a druga połowa będzie mega zajarana, bo teraz w ogóle nie miałam czasu, ponieważ lecę na sushi, także widzimy się na szantę. Słuchajcie, trochę się czaję, dlatego że to jest bardzo dużo ludzi. Jestem w stroju sportowym i w kurtce typowej, dlatego że przyszłyśmy na zajęcia, które nazywają się Sound Meditation, tak? Sound Healing, Sound Bath. Czyli taka medytacja, kąpiel z dźwięku. Sama nie wiem, co to oznacza, ale Marta była na czymś takim parę razy i bardzo polecała, także zabiorę was ze sobą do sali i jestem totalnie podekscytowana. Jestem trochę śpiąca, ale myślę, że to jest dobry znak, bo będziemy łatwiej się troszeczkę wyciszyć, także... Słuchajcie, jesteśmy w The Assembly, czyli w miejscu, które pokazywałam wam wczoraj. Przyszłyśmy na Sound Bath, czyli na taką medytację z panem, który gra na takich specjalnych pewnych kryształach, czyli tak, misach specjalnych. Nigdy nie byłam na czymś takim. Marta bardzo mi to polecała, także zabiorę was do środka i zobaczymy sobie nasze doświadczenie. Jestem ciepło ubrana, bo tam się medytuje, trochę przysypia wręcz, więc ponoć jest chłodno, także... Nie chcę nic mówić, ale ojej, to jest bardzo jasne. Idziemy w góry na wschód słońca, kochani. Coś i jeszcze nie ma oficjalnego wschodu, ale jest przepięknie i powiedział tutaj właśnie, który nas oprowadza, że to ciepło jest kawa i patrzę na siebie i widzę, że jestem tak rozbudzona, że to jest naprawdę, to jest prawda. Doggy, come. Jeszcze kawałek. Are we not done? Oh, we're gonna be friends. Czekam sobie na moją dziewczynę, która tam schodzi. Dałyśmy radę, ale słuchajcie, to było wyzwanie. Było naprawdę ciężko.
wróciłyśmy z naszego hajku, słuchajcie. Jest mniej więcej godzina pierwsza. Zrobiło się pięknie i idziemy dalej na miasto. Mam minimalny zjazd, bo jednak wstałyśmy o 4, ale słuchajcie, sprawdziłam, że już zrobiliśmy 12 km i 114 pięter, także nieźle. W każdym razie chciałam tylko super... Boże, słuchajcie, strasznie tak jestem śnięta. Chciałam tylko na chwilę wam powiedzieć, że wczorajsza ta cała ceremonia, ta cała kąpiel w dźwięku, to było naprawdę niesamowite przeżycie. Moje pierwsze, więc myślę, że kolejne będą dla mnie jeszcze bardziej takie głębokie, bo niestety złapałam się na tym, że nie mogłam uspokoić swoich myśli i dopiero takie bardzo mocne dźwięki, które przypominały, jakby mi po prostu jakiś helikopter latał wokół głowy, dopiero one sprawiały, że wybijałam się z tego rytmu myślenia, z tego transu myślenia w zasadzie. Także to było ciekawe zaobserwować, że naprawdę trudno jest mi bardzo mimo wszystko być spokojną. Natomiast spałam bardzo dobrze i miałam bardzo, bardzo, bardzo specyficzne, wyraziste i dosyć przerażające sny. Co też powiedział nam ten prowadzący, że jest jednym ze skutków tego rytuału, tego, nie wiem jak to nazwać, tych zajęć, można powiedzieć. W każdym razie, co chciałam wam powiedzieć, to to, że kiedy on gra na tych misach, to kiedy jest tam w środku woda, to ona wibruje pod wpływem dźwięku i on w bardzo piękny sposób nam to przedstawił, że pomyślcie sobie o tym, co dzieje się w waszym ciele, biorąc pod uwagę, że wasze ciało składa się tam w 70, czy już nawet się mówi, że więcej, procentach z wody, więc nawet jeżeli nie odczułeś konkretnie nic jakiegoś odmieniającego życie, to pomyśl sobie o tych wibracjach i o tym, jak na poziomie komórkowym mogło to wpłynąć na procesy zachodzące w twoim ciele. Także taki tam wywód na sobotę. My lecimy do dystryktu, który się nazywa Mission, poglądać piękne sklepiki, zainspirować się i coś pysznego zjeść. Wysiadasz z taksówki i taki widok. Look at this! Wow! Wow! O fuck. Down, 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 down. Widok za milion dolców, totalnie, nie? To jest chyba najpiękniejszy dzień na ziemi. No piękne mają rzeczy, słuchajcie, mam jakąś fazę na zielone ostatnio i strasznie mi się podoba ta kwadratowy dekolt. Zobaczymy, czy to jeszcze coś takiego jest, zaraz wam pokażę. Ja mam też fazę na takie krótkie swetry, żeby nałożyć taki sweter na sukienkę. I tutaj jest przykład takiej właśnie fajnej mini dekoltu, która mi się teraz strasznie podoba. O. I tutaj też, mega. O, to też wygląda super. Myślę, że to razem by wyglądało mega pięknie. Generalnie słuchajcie, na tym wybierasz sobie model ciucha i wybierasz swój rozmiar i to wszystko przynoszą ci tutaj do przymierzalni, także fajny experience. Kochani, jestem w raju, bo wszystkiego tutaj można spróbować, więc w sumie to drugie śniadanie sobie zajrzałyśmy.
Karo, jak smakuje? Najlepsze pomidory w moim życiu. Żeby nie było, to jest całkowicie rozkładalne, kompostowalne. Chciałam powiedzieć, że taki mamy widok.